Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Valhalla. Słuchajcie, przemyślałem sobie, komu damy pieniążki. I'm waiting! I pieniążki zachowamy dla siebie. Eivor, my friend. I asked around, as you suggested. Have you come to a decision? To whom have you given this silver? Your silver is in the hands of one who wants it most. Now pray to your god, it does some good. Rodri, I see you mocking me! I challenge you! Single Ivar, combat, no. Now! Boneless Ivar. Spineless, toothless, gutless. You cannot kill me! A dragon will be my death, as my seers have foretold. And your brother? Does your destiny guard him? Guriad! By God Almighty, I'll... Get him to safety! Go, quickly! Kill the boneless one! Paint this chapel with his blood! Okej, i sprawa się nagle wypła. Jak to się mówi, czasło dobrze, ale zdechło niestety. Niestety chaos się dzieje. Dobra, podać się, Eivor. Zaczynaj tym młotem tłuc. Młot kawałek sobie na później zostawimy i to na o wiele później. Chociaż... Dawaj tą nogę już. Tak też może być. Proszę, biskup przetrwa jednak. Nic mu się nie stanie. Ale tutaj no sami musimy ich wszystkich pozałatwiać. Jak chcemy depnąć. To było bolesne. It's Vikinger diplomacy! Show the fuckers who the real warriors are. Eivor! You have scuppered the peace. Do not be fooled by peace, boy. It is just an empty voice between axe blows. Dear Lord, this is a massacre. We have no choice now but to fight our way out of this. Ah! A good test for you, boy. Lord, forgive us. Stay close, Chaelbert. You watch my back and I will pull the knives from yours. Dear Lord, stay here, where it's safest, Bishop. Też tak myślę, ale najpierw my się przygotujemy. To jest prowiant, który można by wziąć, więc czemu by nie? To nam tutaj i tak nie ucieknie zbyt daleko, więc otworzymy te drzwi. No, wywal je, Eivor. Znaczy, Eivor. Okej, no, tłuką się wszyscy, z tego co widzę. Nam to nawet pasuje. Punkciki niechącą piechotą, gdzie doświadczenie. Dlatego po prostu walczmy z kim tylko można walczyć. Dobra, teraz moja kolej. Jak jeszcze musimy wydrznąć? A, jak nie zauważyłem. Z tego łucznika. Łucznik z misją łucznika widzę. Dawaj, Eivor. Z nimi nie ma co się cackać. Jako czemu powiedzieć, że mnie nie atakuje, się zastanawiam. O, młotkowy. Za nimi nie będą przypadać chyba. Ups! Patrzył nas od boku. Czyżby nasz nowy Nemezis? Raczej nie. Znaczy, no się jest. Tutaj widać, że przygody Eivora w towarzystwie Ivara oraz Shaolberta. O, naprawdę bardzo tutaj barwne. Dobra, zapnij go. A, chcesz już wstać. Szkoda. Użytkowy prowiant, taka pieniążka dostaliśmy.
Dobra, chyba się udało. I co? I w sensie, że uciekamy już stąd? Czy trzeba o co chodzi? Chyba tu jeszcze są, ale... to musimy biec nad rzekę. Tam też się tłuką. Słuchajcie, tutaj mamy miniaturową wojnę, którą rozpętał Ivar. Proszę, jest chorąży. Nie powiem, ale akurat na chorąży mi się dobrze kojarzy. Tak, szczerze mówiąc. Dobra, bierz go. To podkamie, Ivar. Trzy serie. Bo czemu nie? Więc jeszcze tutaj walczymy w wodzie. Słuchajcie, no... Co jak chcę, ale ryby by to miały co jeść. Ryby się możemy chyba to się udać na... na łowienie niebawem. Okazy ryby będą, prawda, no... wylotne. Ale póki co anihilujemy kogo możemy w stanie anihilować. Tak jest tu w zasięgu wzroku. Au. O, to mogło być bolesne. Dobra. Są to podkami. To są fantastyczne podkami właśnie osłabienia wrogu. Teraz ty. I znowu te podki. Podąży jeszcze żyje, ale przyzwyczajenia zmieni. Coś mi się wydaje. Dobra. Ten padł. A trochę głowę stracił niemalże. Dobra, gdzie jest Dodlaf? On jest sam, w kościele jeszcze. Słuchajcie, tutaj co się wydarzyło? No, takiej walki, takiej bitwy to my dawno nie mieliśmy. Także no... Chociaż tyle dobrego, że Czolbert się nie wywalił, bo gdyby się wywalił, to byłby problem, tak? A w ten sposób to chociaż no... jeszcze coś możemy zdziałać, coś jeszcze możemy ugrać. O, grzybki leczycze. Dobra, wchodzimy do kościoła. You murdered Rodri's brother, you beast! Our one chance at peace is lost. Peace with Rodri is as likely as you dying a virgin, Bishop. It won't happen. He is too canny, too vile. What's done is done. We must plan our next moves before the Britons regroup. They will retreat to their great castle for certain. It's well nigh impregnable. Then we starve them out, attack their supplies, watch them beg for death. Dear God, more death, more war, endless refugees. This is our only way forward, dear love. You know the territory best. How can we hurt them? Well, for food and supplies, they stockpile cargo at Wenlacan outpost, down south of Quatford. Rodri has another secret supply line. Ask among the refugees near the river. Those who have fled from occupied villages. Rodri's Britons will strike back long before we can. Indeed. They will send Anir and his soldiers. They train in Wesbury, west of the ruined tower. You do not need me to hold your hand, Eivor. I will head to Wesbury. Scout around. I know your method of scouting. It always leads to swordplay. I am as regular as Tidewater. I shall go with you. If only to get an honest accounting of our situation. I will meet you both at Westbury then, once I've done some damage. Until then... One last thing. We'll need a field before our battle's done. Try to free any captives you find. They'll swell our ranks.
Okej, okay, czyli słuchajcie, plan działania jest prosty, nakreślony jest jakiś trochę oczywisty. Po prostu musimy wykonać prawdopodobnie parę zadań, zanim ruszymy do walki. A tymczasem prawdopodobnie zainwestujemy teraz w tą umiejętność, która nam łagodzi obrażenia. Czyli właśnie w to. To mamy kupione, mamy. Chcemy zainwestować tutaj jeszcze w to drzewko. Lekki atak, czemu nie? Też to byśmy tak i tak musieli zdobyć, ale trzymamy pewność, że to no raczej na pewno zostanie przez nas wykupione. Tutaj no w sumie mamy jeszcze wysiew, trutka. To się może przydać. Nawet bardzo. Wszystko się dobędziemy. Ej, woda, rozumiecie, te drzewka, jak wiecie, jest naprawdę ogromne. Ale podobno limit wynosi 400 poziomów, więc myślę, że powinniśmy na spokojnie zdążyć się wszystkie wykonać. I tak, to mamy zadanie. Ale jesteśmy tutaj, więc na początek zajmiemy się tym, co po prostu jest w pobliżu. Gdzieś tu jest znajdźka. Ona jest, co widzę, nad nami. I jest drabina. A tak właśnie po tą znajdźkę przejdziemy. Czemu by nie? To może być znowu tkanina, którą bardzo potrzebujemy. I proszę bardzo, rzeczywiście. Czyli chyba, że od tego regionu zaczyna tkanina dropić. A my potrzebujemy do ulepszenia naszej sakwy na prowiant. Mamy trzy. To wymaga czwórki. I mamy jeszcze w sam raz na kołczy, no ale mówię, ja tu stawiam na żywność przede wszystkim. Dlatego, zanim to, no po prostu zajmiemy się tkaniną i później będziemy samą resztę ulepszać. To jest jak dla mnie naprawdę obowiązkowe, żeby bo tutaj w progresie fabularnym miał możliwie jak najwięcej możliwości podleczenia się, no bo już walki będą trudniejsze, a nie łatwiejsze, tak? Okej, okay, potrzebujemy klucza. Gdzie jest klucz do zdobycia? Tutaj niczego nie widzę. A nie, jest. Jest tam. Jakby wewnątrz kościoła. Ach, znowu te liście. Oj, Eivor. A nie, tutaj jest. Tylko czy to możemy wejść? Otóż to. Co to był schowany? Dobra. Zabierz go. I czy to jest to miejsce? Czy to jest moment, kiedy będziemy mieć czwartą sztukę tkaniny do ulepszenia sakwy na prowiant? Oby tak było. Ponieważ to sami wyjdzie, no 3 to już tak trochę mało. A więcej by się zawsze przydało. To jeszcze wam sygnalizowałem wcześniej, że będzie ołtarz, czy będzie wymagać 5 sztuk tkaniny, więc warto, żeby zaczęło się pojawiać. I proszę bardzo, mamy już kolejne miejsce na żywność, dlatego to możemy zrobić. I teraz co 10 tkaniny, aha, 4, 5, 6, no dobrze, nie mam pytań. Niech będzie, teraz na Valhalla staje się właśnie no trochę łatwiejsze, bo jednak dodatkowe leczenie. Zawsze pamiętajmy, że mamy jeszcze walczyć z Fulkę i innymi przyjemnymi członkami zakonu. Też mamy pokonaną Redwaldę. Gdzie ty jesteś? Tutaj jest Redwaldę. Tutaj mamy no magistrów, tak? Mamy syna Kiotwę, mamy Fulkę. Więc będzie się działo. I podejrzewam, że Fulkę i tak byśmy spotkali w postępie fabularnym. Ale jeszcze nic pewnego i wolałbym faktów nie uprzedzać. Chociaż nie, no to w sumie trzeba nie miało sensu. Także myślę, że będziemy na kłócie kondycyjnym z Fulką, że naprawdę niebawem. I ona może okazać się być dość problematycznym przeciwnikiem. Tutaj całe szczęście, że każdy z bossów ma swoje unikalne mechaniki. Oczywiście względnie unikalne. Że po prostu nie jest jakaś, wiecie, no ksadokopia, tak? Tylko, że
inna broń, inny trzymały punkt i jeden inny atak. Bo wtedy osoby to był bardzo zmarnowany potencjał. A tymczasem mamy tutaj zejście. I nie wiem, czy to przypadkiem nie ono będzie prowadziło nas tam, gdzie chcemy obecnie się dostać. A co zacznijmy właśnie tutaj. To już w końcu jest tą czwóreczkę na serduszku, a nie trójeczkę. Nie powiem, no już naprawdę nie mogłem się doczekać. Aha, nie mamy adrenaliny. Ale... czy my tam możemy w ogóle jakoś otworzyć naszej... Nie, tylko tak. No dobra. Aha, jeszcze Eivor się zajął ogniem. No to do wody, chłopie, do wody. No, śmiało. Już sobie te maliny może. Czy cokolwiek to jest. I wskakuj. A, tu jeszcze się pali. Świetnie wręcz. Fantastycznie. A teraz prowadzi po ten ekwipunek? Kurczę, najwyraźniej. Weź to przeszukaj. Srebro. Ale to nie może być za prosto. Tutaj coś będzie blokowało. A jednak czasami po prostu życie jest łatwiejsze. Tutaj mamy jakieś nie wiadomo co. Ale duże. To zabranie to jest chyba pierwszy element, o który nie musieliśmy walczyć od dawien dawna. Tunika łuskowa. Okej, to się przyda. I okazuje się, że jednak... że jednak ten skarb był po prostu niżej. Ale dobra, tu i tak musieliśmy wejść. Więc na prostu była kwestia czasu... tylko kiedy? A co to jest poniżej? Aha, zupełnie nic. Dobrze, to w ten sposób tędy przejdźmy. Po prostu. Eivor, wyskocz. Przepraszam, nie żartuj, chłopie. Uff. Chociaż teraz Eivor zachował się poważnie. Raz na rok. Ale jednak. A, bo to jest tutaj na tym drzewie. Jak ja tu mogę wejść? Ej, wodno trochę wyżej, śmiało. Zresztą tej gałęzi teraz się prosi. Dlatego liczę, że nie zawiedziesz. Okej, mamy. Nawet łatwe wspinanie. Proste, szybkie i bezbolesne. Zwróćcie uwagę na ilość... na ilość surowca, które otrzymujemy. No to są naprawdę fajne ilości. Które się bardzo przydadzą. I tutaj mamy coś jeszcze do zgadnięcia. A tutaj mamy też parę aktywności dość w pobliżu. Więc trzeba się tym nie zająć. Aha, to było nad nami. Kurczę. Dobrze, w tym momencie my sobie tam po prostu pobiegniemy. Po prostu się zawrócimy. No czemu nie? A, to jest w drugim domu. Prawdopodobnie znowu na wysokości, ale dobra. Powiem tak, przywykłem już. A jeżeli będzie taki właśnie długi dom, to niemal na pewno tam coś będzie, tylko trzeba poszperać. Ale teraz czegoś mamy minimap, po prostu żeby nam pomagała, więc... korzystajmy, tak? A coś jeszcze się błyszczy. Ale tam podejdziemy za chwilkę. Tu musimy go wstawić. I to jakby muszę było zniszczyć. Otóż to. Właśnie tak, Eivor. Zbierajmy to. I tu liczę, że naprawdę będzie no... w tym najeździe pobliskim na klasztor. Że będzie sporo surowca. Bo jednak no... o, sama się nie ulepszy. Zobaczmy to. Lis, no dobrze. Ale teraz powinniśmy ruszyć na... a ten swój, to chyba oznakowanie na fragment sagi, ale nie jestem pewien. To może być, że ma po skarbu. Raczej saga. Ale co by to nie było, na pewno chcemy to dostać.
Dobrze, myślę, że to będzie no. Jak najbardziej na miejscu, że chcę tutaj się przejść i to zdobyć. Tylko żywności jeszcze. Okej, pełne zapasy. Dobra, idźmy tutaj. Dobra, jest nowy port odkryty. To nam się też przyda. To na takiej ilości śmieszne się trzech właśnie 80, no też nie chodzą, to jest 8 zabójstw. Takich, wiecie, zwyczajnych. Ale to mam po prostu no wycenie jednego punktu na mapce, także bardzo w porządku. Dobra, bierz to. I fragment sagi mamy, proszę bardzo. Mam nadzieję, że macie dość czasu, żeby sobie zapauzować wideo i to po prostu przeczytać. A to sobie przeczytam, będzie skomplikowane, ewentualnie wejdę na jakąś wiki asasynową i tam to przeczytam. To naprawdę nie robi znaczenia i różnicy gdzie i kiedy, także. No i proszę, jest pyskówka. Bardzo chętnie, no akurat chcemy zdobyć 5. poziom charyzmy, więc to będzie jak znalazł. Well, look at this whelp. Not a lot of fight in you, is there? You might be surprised. What do you want? I'd like to do with words what the Koran deprives my fists. What? I want to have a fighting match. I'm ready to duel. My pet, now speak. Let us see if your skills are a match for your pride. I am feared by all men, be they northern or Saxon. And I am a great fighter. My strength knows no bounds. Weak! Pathetically weak. Oh, you think you can scare me? I'm tougher than you. You're not much of a man, but you're a brave little shrew. Weakness! Utter weakness! Okay, to polegliśmy. Czy wiemy, że dwie jedynki, no, tutaj nie wchodzą w grę. Musimy się na 2 i 3. I'll feed you both my fists, then you'll have to eat crow. Weak, weak, weak. Okay, czyli 2 i 3 tylko i wyłącznie. Dobra, już tak nie przechwalaj. Are you ready to battle me in fighting? I am ready. My pet. I am feared by all men, be they northern or Saxon. You look more like a coward. You're trembling weak and waxen. Weak! Pathetically weak. Oh, you think you can scare me? I'm tougher than you. Test your might against mine, and we'll see how you do. How dare you! Let's dispense with these poems and have a real row. I'm not afraid of a weakling like you. Let us have a go. Weak, weak, weak. Ha! Another. Okay, czyli wiemy, 3-2-2 to będzie na tą walkę, znaczy na tą pyskówkę. Are you ready to battle me in fighting? I am ready. My pet, now. I am feared by all men, be they northern or Saxon. And your thick little skull's fit for grinding my axe on. Stronger than I thought. Oh, you think you can scare me? I'm tougher than you. Test your might against mine, and we'll see how you do. How dare you? Let's dispense with these poems and have a real row. If it's fighting you want, I shall take you on now. You think you're good with words, eh? How about your fists? I will have my winnings, please. Earn them! Naprawdę, że musimy z nim walczyć? Dobra, czemu nie? Tylko sobie tego życzy, to bardzo chętnie. Ale to jest sporo, na czym sobie poradzimy. To kurczę, on trochę nas chciał okantować. Ale chyba zrozumiał, że nie ma szans, po prostu musi oddać pieniążki. You've proven yourself. I must say, I'm impressed.
A test for the mind and the body. Take what you've earned. Thank you. I will. Ok, czwarty poziom na hadyśmie. Ale za tę walkę jeszcze powinien być jakiś bonus. Ok. Notatka dla członka zakonu? O kurcze. Ciekawie. To został zdemaskowany w tym układzie. Może ktoś z tych. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, dlaczego się no nie spodziewałem, że to nas tutaj w tym miejscu otrzymamy. Tak czy tak, no ta pestówka nam nie szła jakoś wybitnie dobrze, ale ważne, że została ukończona skutecznie. Ostatnio no, byłem trochę zbity z tropu tym, jak on się odzywał. Ale to w sumie nawet dobrze, bo jednak okazał się być no warty czasu i godny. Też zobaczę, że mamy trochę terenu do zbadania. Tylko, że znaczy póki co opalę. I tu jeszcze mamy wysepkę, więc tak sobie myślę. Jakby to teraz tam się tutaj mamy no zadawanie więcej ciekawych rzeczy. Ale jednak powinniśmy tutaj pójść na sam początek, żeby już z tym skrawkiem terenu mieć święty spokój. A tego przyłomie wierzchowce, ale słuchajcie, to już wam pokażę w odcinku kolejnym, co się tam znajduje. Na dzisiaj to by było na tyle, widzimy się w odcinkach jutrzejszych. Dla was do zobaczenia, pa pa.